Tadeusz, pierwszy mecz po dłuższej przerwie, jak ci się grało? La verdad que muy importante para mí volver a jugar. Po dłuższej przerwie w końcu wróciłem do gry. Jest to dla mnie bardzo ważne. Ten mecz był bardzo ważny dla całej drużyny. Dla mnie chcę wrócić z powrotem do gry. A pierwsze 40 minut było ciężko. Po dwóch tygodniach, dwa tygodnie dopiero trenuję regularnie z drużyną. Później się rozkręciłem, udało się strzelić gola. Bardzo się z tego cieszę. Ja my tą drużynę znamy, tutaj mówię o swoich kolegach również z Hiszpanii. Ja wiem, że jest to bardzo dobra drużyna, jedna z najlepszych w Polsce, jak nie najlepsza obecnie. Graliśmy jak równy z równym, przegraliśmy, nie udało się, ale chłopaki wyłożyli całą siłę w ten mecz i wypadło całkiem dobrze. Yo pienso que sí, la verdad que... Ta bramka dała mi taką pewność tego, że jesteśmy w stanie zremisować w normalnych minutach i później w końcu wygrać ten mecz. Jednak się nie udało, myślę, że następne mecze będą dużo lepsze. Zawodnicy, którzy obecnie grają w pierwszej drużynie, są bardzo dobrzy. On wie, że to wszystko zależy od trenera, trener będzie musiał to wszystko zanalizować. Myślę, że wypadł bardzo dobrze i po prostu będzie czekał na swoją szansę. Yo siempre marcar gol de cabeza, pero bueno, hoy he tenido. Zawsze strzela bramki głową, jednak dzisiaj się udało strzelić nogą, jest to takie troszeczkę wyjątkowe, ale udało się, jest bramka i zobaczymy, co będzie tam. Okay.